rozpoczynając walkę, Krzysiek no nie może popełnić błędu, który popełnił Andrzej Wawrzyk, czyli no nie może po prostu na Czakijewa czekać. No, taktyka na pewno nie wyjaśni się w pierwszej rundzie, bo mam nadzieję, że jeden i drugi będzie chciał przeforsować swój styl walki. Mam jednak nadzieję, że no, Krzysiek postawi po prostu na swoim, będzie boksował agresywnie. Walka Włodarczyk-Czakijew zapowiada się bardzo interesująco, pod warunkiem oczywiście, że Krzysiek podejmie ryzyko i będzie wchodził w wymiany. No, na pewno atutem Polaka jest doświadczenie w mistrzowskich walkach. Jest też siła ciosu, bo Czakijew bije bardzo mocno, ale Diablo na pewno bije mocniej. Czakijew z kolei no, po pierwsze walczył u siebie, po drugie no, jest naprawdę doskonałym pięściarzem z ogromnym doświadczeniem amatorskim. I no, nie można dać mu się rozkręcić, no, nie może Krzysiek czekać na zadanie tego jednego kończącego ciosu, podczas gdy Czakijew będzie pięściarzem bardzo, bardzo aktywnym, bo po prostu może się nie doczekać okazji, żeby czysto trafić. No tutaj Krzysiek musi wchodzić w ciosy i wtedy ta walka będzie, ma szansę na zwycięstwo i jest szansa, że ta walka będzie bardzo interesująca.